Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny film na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy oczywiście znowu na Palionowie. Tak jak zwykle widzowie, oczywiście tradycyjnie, tylko dzisiaj z gorszym humorem, bo ktoś ukradł mi mój arcyklejnot. Nie podoba mi się to totalnie i ja już powiem więcej, ja już wiem kto to jest, ja już to nawet wiedziałem już wczoraj. Ja dowiedziałem się, oczywiście sobie to sprawdziłem, no i tak, jak się okazało, Yeti ukradł mój arcyklejnot. On był mój, więc ja muszę go odzyskać. W tym celu na pewno będę musiał odwiedzić jeszcze mój domek poprzedni, w sensie ten poprzedni domek, no po prostu nie w bunkru, tylko mój domek na Palionowie, tylko w tym innym wymiarze. Tam mam nadzieję, że znajdę jakiś sposób na to, żeby jakoś odzyskać to, co zostało mi stracone. A tutaj mamy do odebrania oczywiście nasz elegancki ten, jak to się nazywa, nasze eleganckie ziemniaki, więc tutaj będziemy mieli żarcie. Bierzemy kolejne dwa. Można je załadować tutaj, tylko będziemy potrzebowali jeszcze lawę. Niestety właśnie, kurczę, zapominam o tym, żeby ją tutaj stąd zbierać. Więc mamy trochę lipę, będzie trzeba poczekać, że to się napełni. A tu niech się w sumie przepala następne, co nam szkodzi. Dobra, elegancko. Słuchajcie, lecę do mojego domku, ponieważ to właśnie tam mam nadzieję, że... jakby po co ja tam idę? W sumie nie wiem, po co tam idę tak naprawdę, ale wydaje mi się, że ja bym poszedł zbadać to miejsce na dół. Tam wiecie, ten to miejsce, gdzie był ten arcyklejnot, zbadać to, zobaczyć, czy tam przypadkiem jakichś śladów nie ma. I jeżeli znalazłyby się tam jakieś ślady, no to bym wtedy, że tak powiem, mógł po tych śladach dojść do tego, gdzie na dany moment jest ten arcyklejnot. A, wiecie co, jeszcze mogę sprawdzić. Sprawdzę w bunkrze, że przypadkiem nie ma tego arcyklejnotu właśnie w bunkrze od Yetiego, bo całkiem możliwe, że on na przykład go zabrał i schował do swojego bunkra, tam do tej swojej jaskini. Sprawdźmy to tam koniecznie, bo jeżeli tam faktycznie by to było, no to spoko, to zabiorę i uciekam, nie? Taki jest plan. Ale jeżeli tutaj tego nie będzie, to lipa, dobra. Ej, tu nic nie ma. On tu w ogóle chyba nie mieszka. On tu ma tylko 6 tych miodów, tych. O nie, dobra, czyli tego tutaj nie ma, chyba że on to gdzieś schował. Ej, całkiem możliwe, że to gdzieś schował. Jeszcze bym dzisiaj sprawdził, tylko może jego... Dobra, sprawdźmy jego dom. Sprawdźmy dom tutaj na Palionowie, może od razu to sprawdźmy. Bo wiem, że to jest on, więc w sumie nie ma sensu iść do domku tego tam sprawdzać. Może tam pójdziemy na koniec odcinka, żeby to zobaczyć. A na dany moment to pójdźmy zobaczyć, czy w ogóle jest ten, jak to się nazywa, no ten arcyklejnot w tym jego iglo. Nie wiem, no tak to się nazywa chyba iglo. Chyba to jest iglo, możemy to zaliczyć jako iglo, już no, niby jest śnieg, nie, ale to... Za dużo jak na iglo trochę. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Tu jest tak, tu mamy jakieś książki i tak dalej. To nie, tutaj też nie, tu też nie. Dobra, zejdźmy tutaj na dół. Zobaczmy, czy może tutaj gdzieś tego nie schował. Okej, okay. Tu są jakieś tabliczki. Uda się do starego domu Steve'a, jeśli chcesz się o czymś dowiedzieć. Zdjęcie. Okej, okay. Nie wiem o co chodzi, ale okej, okay. Wesołych świąt. Tutaj arcyklejnotu nie widzę. Tutaj też nigdzie nie widzę arcyklejnotu, no powiem wam szczerze, chyba raczej tutaj tego nie będzie. Dobra, wydaje mi się, że tutaj tego nie ma. Wyjdźmy stąd w takim razie. Czy on ma jeszcze jakieś domki? Czy Yeti ma jeszcze jakieś domki na Palionowie? A, on ma tą jaskinię tam. Dobra, idziemy do tej jaskini. A to co to jest? Też jest ze śniegu, to może jest do Yetiego. Czekajcie, zobaczmy to. Ej, to on coś jest. Tam jest jakaś skrzynka. Dobra, sprawdzam to. To jest to miejsce! Tutaj zielone schowaliśmy kiedyś. O nie, dobra, tutaj nic nie będzie w takim razie. Dobra, to nic, to tutaj to nie. Tutaj to nie, dobra, jak ja stąd mam teraz wyjść, ty? Te, kurde, wariaciki. Dobra, robimy tak, robimy tak. Dokąd to prowadzi? Nie mam pochodni żadnej, tu jest strasznie ciemno. Może uda mi się stąd wyjść jakoś, czy uda mi się stąd... O! Wpadłem gdzieś. Co to jest za miejsce? O, wiem gdzie jesteśmy, my jesteśmy w domu Yetiego teraz. O, ja zapomniałem o tym, że on tutaj ma takie rzeczy. Może tu gdzieś schowa ten arcyklejnot, albo nie? Może nie, może nie, może tu go nie ma. Dobra, no trudno, w każdym razie wyjdźmy na górę i zobaczmy, może gdzieś... idźmy tam do tej jaskini, wydaje mi się, że tam jest jakaś szansa na to, że tam może znajdziemy ten arcyklejnot. Fajnie by było. Wydaje mi się, że tam całkiem możliwe, że on otrzyma ten arcyklejnot ze sobą i po prostu on się z nim teraz może nie rozstawać, żeby mu nikt tego nie zabrał. Ale właśnie jestem ciekaw, czy on się już wyleczył, skoro zdobył ten arcyklejnot. Bo ja w sumie, jak go tylko chwyciłem do ręki, to od razu się wyleczyłem. Zobaczymy, czy Yetiego to od razu wyleczy. Ja w sumie go nie widziałem już jakiś czas, więc w sumie nie wiem, co się z nim stało. Ale wejdźmy tu. Teraz tak, czy tu jest gdzieś skrzynka jakaś, dobra, pusta. To jest totalnie, syf tu jest totalny. Tutaj nic chyba nie ma. Weźmy sobie jedną pochodnię, żeby sobie gdzieś poświecić, bo ja normalnie pochodni nie mam swojej. Wejdźmy tu, zobaczmy, tu są jakieś tabliczki z tego co widzę. A nie, to jest... To są jakieś donatorzy, to są u Yetiego, dobra, to się nie liczy. Wejdźmy tutaj, zobaczmy jak tu wygląda sytuacja. Tutaj nic nie ma, dobra. To jest chyba ta buda dla jego psa. On tu w ogóle mieszka jeszcze, czy to jest całkiem zniszczone i on już jakby się stąd wyniósł? Dobra, tu nic nie ma, a on pewnie ma ten arcyklejnot ze sobą w tym. Dobra, pójdźmy do tego domu po prostu i do mojego domu i sprawdźmy po prostu jak tam wygląda ta sytuacja i zbadajmy to miejsce. Bo możliwe, że...
że po prostu tam jakby znajdziemy coś, jakiś ślad może, a może on go wcale nie zabrał, tylko na przykład zmienił jego miejsce i na przykład on tam dalej jest, tylko zrobił tak, żebym ja go po prostu nie mógł zdobyć, czy coś takiego, nie wiem, zobaczymy, w każdym razie mam nadzieję, że no że co, że tam będzie, nie, przynajmniej, no chyba, że chyba, że go zabrał i po prostu go oddał już, bo może go już oddał na przykład, bo po prostu chciał się tylko wyleczyć i może się wyleczył, a może i nie, tego w sumie nie wiemy. Dobra, sprawdźmy po prostu, tam na dół zejdźmy i po prostu to sprawdźmy. No idziemy tu, myk, myk i zobaczymy, czy są tu jakieś ślady. W sumie nie spojrzałem wczoraj na żadne ślady, a to był mój błąd, powinienem zdecydowanie to sprawdzić. No nie, no widzę, że tego nie oddał raczej, bo widzę, że dalej to jest rozkopane, ale to jest łóżko, w sensie było tu wczoraj chyba też, chociaż nie zwróciłem na to uwagi, ale ten, dobra, ja pamiętam, że ja tu coś chowałem jeszcze, dobra, no tutaj nic nie ma, a tutaj kiedyś chowałem, prawda, tutaj te, jak to się nazywa, serce Yetiego w sumie tu chowałem. Ciekawe jest to, że on no właśnie wiedział o tym miejscu i w sumie, kurde, właśnie, tu chowałem serce Yetiego. I Lucyfera też. Czy tylko Lucyfera? Kurczę, już nie pamiętam, ja tu czyjeś serce chowałem, chyba Yetiego też chowałem serce. I on chyba dlatego tutaj właśnie przyszedł, bo wiedział już o tym miejscu. Kurczę, no dobra, no to trudno w takim razie. A Lucyfera serce też tu chyba było. Już się gubię, w które serca tutaj były. Nieważne, w każdym razie tutaj tego zdecydowanie nie ma. Śladów żadnych również nie ma, no i trochę lipa, no więc szczerze mówiąc nie wiem, gdzie mam teraz pójść i co mam teraz szukać, ale na pewno... Co to jest? Halo, kto mi tu takie coś zrobił? Okej, mamy jakąś płytę, która nie jest nazwana, może to jest wiadomość od Yetiego. Dobra, czy ja mam na czym to przesłuchać w ogóle? Halo, czy jest tutaj coś do przesłuchiwania tych płyt? Halo? Kurde, ja nie mam chyba tego urządzenia. Czy ja go gdzieś mam? Nie, ja go gdzieś miałem. Nie mam? Nie no, gdzieś był. Halo. To chociaż diament, że... To diamentu, diament, żebyśmy mogli to zrobić, bo to się z diamentu robi. Ja nie mam diamentu żadnego? Halo. Nie mam diamentów. Co jest grane? Skąd ja mam teraz ogarnąć diament? Dobra, idziemy do jakiejś kopalni. Idziemy do kopalni. Ja nie mam diamentów w ogóle tutaj. Mi to wszystko znikło. Ja, ale lipa. Dobra, teraz pytanie, jak mi szybko pójdzie znalezienie tego, jak to się nazywa, diamentu. Ej, dobra, gdzie tu jest kopalnia jakaś teraz najważniejsza? Ja nie mam jeszcze litry, będę tak z buta lazł, to jest jakaś tragedia. Nie, to jest lipa. A, możemy tu zejść? Czekajcie, już tutaj jest możliwość zejścia na dół. Ja mam wiadro z wodą? Nie mam wiadra z wodą, nie mogę ryzykować pójściem tam. Ajajajajaj, ale wiecie co, przejdę się do Paliona. Może Palion będzie miał diament? No jeden diament jak ukradnę, to chyba nie będzie tragedii, nie? Jak mi się wydaje, a przynajmniej nie powinno być. Teraz zobaczmy, on tutaj miał... To jest taki kurde bogacz, to nawet nie zauważy, że ja mu zabrałem ten jeden diament, nie? Więc... Widzowie, nic nie zabrałem. Ja mu kiedyś to oddam, nie? To jest tylko jeden diament, widzieliście, on tego tam ma. To proszę się nie przejmować, to... To nie ma sensu, bo on już jest bogaty, dobra? Więc po prostu zaakceptujmy to, że jest i nie zauważy tego, jak wiecie, to no wiecie o co chodzi, zaakceptujmy to. Nie ma co się przejmować, nie ma co się spinać, prawda, na pewno nie zauważy. Chyba, że mu powiecie, no to wtedy pewnie zauważy. Dobra, znajdźmy tutaj i teraz tak, to się robi w ten sposób, w sensie nie dokładnie w ten, tylko to na środek i myk, dookoła. Dobra, mamy jukeboxa, możemy to przesłuchać. Jest mega ciekaw, co będzie na tej płycie. Dobra, czekajcie, znajdźmy sobie odpowiednie miejsce. Pójdźmy tutaj i może tu posłuchamy. Dobra, więc tak, płyta nie nazywa się w żaden sposób, ale przesłuchajmy ją po prostu i zobaczymy, co takiego ma do powiedzenia, prawda, ta płyta. Uwaga. Halo? Ej, nic nie gra. Halo, dlaczego nic nie grało? To nie działa, ta płyta nic nie ma na sobie. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego akurat w twoim domku znajduje się ta płyta. Tak się składa, że mam pewien plan, a ty pomożesz mi go zrealizować. Czekaj na dalsze informacje. Jeśli chcesz jeszcze kiedyś zobaczyć piękne Palionowo, to rób to, co ci każę. Okej. To nie jest wiadomość od Yetiego. To była wiadomość głosowa od Herobrine'a.